płynę sobie tak. Hej, czy to jest mewa? Na pewno jakiś ptak. A to jest piosenka? Jeśli bajka tak uważa... A uważa! Więc to piosenka. Widzę lot! Zdaje się, że będziemy mieć gości. Jednak nie na długo. Ile czasu zajmie ci konstruowanie szkła powiększającego? Wystarczy dokręcić o tutaj. Doskonale. Sprawdźmy, jak dziewczynki poradzą sobie z niebieskimi. Do ataku! Świetnie się bawiłam. Musimy to powtórzyć. Bajko, to bardzo poważna misja. A? Niech każdy znajdzie miejsce i zje drugie śniadanie. Zgłodniałam od tego patrzenia na złoto. Co my tu mamy? A! Dziewczynki, ostatnio za często jecie słodkie przekąski. Dlatego spakowałem wam zdrowe jedzenie. Zdrowe? Ja też jestem podekscytowany. Jest bardzo smaczne i doda wam energii. Jest lepsze od słodyczy. O, przypomniałem sobie. Koniec z kupowaniem słodkości. A zwłaszcza koniec z lodami. Pa, pa. Na pewno to, co nam spakował, nie jest aż takie złe. Tofu? Brokuły i rzepa? No nie! Żałuję, że nie mamy nic lepszego do jedzenia. Lody! Zapraszam na lody! Lody ode mnie! Od moju mumu! Najfajniejszej lododajnej krowy w mieście! Nasze stoiska są na każdym rogu. Uratowane! Słyszałaś, profesora. Zabronił kupować słodkości. A zwłaszcza nie wolno kupować lodów. Są za darmo! Luka! Poprosimy trzy. Smacznego! Dziękujemy. Hej! Wyglądasz jakoś znajomo. Właśnie. A to dlatego, że twarz moju mumu jest na każdym rożku. Jesteśmy na miejscu. Jejku, profesorze, to tutaj spędzałeś wakacje, kiedy byłeś mały? Zgadza się. To stary domek rodziny Atomusów. Dokładnie tak go zapamiętałem. Jest idealny dla takiego starego wyjadacza jak ja. Przepraszam bardzo. To pewnie przez to wysokie stężenie pyłków w powietrzu. Jestem za twardy na alergię. O, Redy! Patrzcie, jakie wielkie jezioro! Na pewno aż się w nim roi od wodnych potworów. Bardzo mi przykro, brawurko. W tym jeziorze nie ma potworów. Ale jest za to jeden bardzo sławny rak. Stary makrak jednoszczypiec. Według legendy sprzedał jedne ze swoich szczypiec samemu Posejdonowi, żeby żyć wiecznie. Wszyscy próbowali go złowić, ale nikomu się to nie udało. Nawet tamtemu staremu rybakowi. Nie jestem żadnym rybakiem! Jestem właścicielem tego sklepu! Nawet ja próbowałem go za młodu złowić, ale nie dałem rady. A poza tym już jesteśmy. O tak! Dzisiaj przetestuję mój nowy fartuch do grillowania. Jeśli nosisz taki fartuch, to ludzie wiedzą, że masz doktorat z przyrządzania mięsa. Nigdzie nie widzę naszego grilla. Oj, pewnie zapomniałem go spakować. Polecę szybko do domu i wrócę, a wy zaklepcie nam dobre miejsce na plaży. Dobrze! Wow! Jejku, ale ogromna ta plaża! Za mną, Osiek! Poszukamy ślicznych muszelek! Idę zbudować fort, a ja skończę czytać książkę. Piękna. Idealna do mojej kolekcji. Miejsce doskonałe. Bajko, to moje miejsce. Idź szukać muszelek gdzie indziej. No dobrze. Na czym to ja ostatnio skończyła? Brawurko! Nie możesz budować tego fortu gdzieś indziej! Wybacz, bujko, ale to jest teren budowy fortu! Mega super! A ja zaklepałam sobie to miejsce do czytania! Znajdź sobie inny teren! Śliczna muszelka! Zostaw ją, bajko! To była muszelka!